Siemaneczko, z tej strony Paweł Sworny. Mamy poniedziałek, 27 lutego. Jak to dzisiaj jest? 28. Sorry, nie 27. Tak, chwilę się zastanawiałem. Poniedziałek, 28 lutego. 1 marca będę stawiał swoje pierwsze kroki na 2212 km długiej trasie wzdłuż czeskiej granicy. A już jestem do tego przygotowany psychicznie i fizycznie. Spakowany jest też plecak. Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia, ale już praktycznie 99% wszystkich rzeczy, które miałem zrobić, zrobiłem. Wczoraj był ostatni trening na boisku do ćwiczeń. Nie nagrywałem, nie robiłem zdjęć. A czasami to po prostu potrzebuję taki mieć czas dla siebie. Bez względu na to, co się będzie działo, chcę pierwsze zacząć, a to już jutro, swój trek. Chcę postawić swój pierwszy krok i bez względu na to, co się będzie działo, chcę go dokończyć. Natomiast zauważyliście, że dzisiaj jestem sam. Sam nagrywam to wideo. Moja partnerka razem z dziećmi są już w Polsce. Udało się z pomocą jednej osoby, której dziękuję, jestem wdzięczny. Udało się dzięki tej osobie przeprowadzić się mojej partnerce i dzieciom do Polski. Przeprowadzka trochę na łapu-capu. Dużo, prawie wszystkie rzeczy swoje, które miałem cenne, sprzedałem po to, aby przeżyć jeszcze te kilka dni, które muszę zostać tutaj w tym mieszkaniu. Mieszkanie oddaję 1 marca rano, czyli w dzień mojego wyjścia. Będą tu mieszkali już inni ludzie. No, ja jakby wychodzę z domu i nie mam wyjścia. Nie mam wyjścia. Muszę zrobić coś, aby odwróciła się moja sytuacja życiowa. I aby nie stać w miejscu, najgorsze co mnie może w życiu spotkać, to nic nie robienie. Ja po prostu jestem stworzony do działania i potrzebuję działać, a teraz sytuacja jest patowa. Nie będę tutaj tego rozbierał dokładnie, ale po prostu muszę działać i bez względu na
sytuację materialną. Tutaj niestety tym światem rządzą pieniądze. Rządzi pieniądz i rządzą ludzie, którzy te pieniądze mają. To począwszy od najprostszych, najbardziej podstawowych rzeczy życiowych, od jedzenia, mieszkania, edukacji, wszystkim rządzi pieniądz. Świat postawiony jest na pieniądzu i życiem rządzi pieniądz. Jak tych pieniędzy nie masz, jesteś po prostu wykluczony ze społeczeństwa i nieważne jest to, ile wiesz i co w życiu osiągnąłeś, co potrafisz, ważne jest to, ile masz pieniędzy i jak gruby masz portfel. Niestety. Trochę tak będę, że tak powiem, chyba taki jestem, trochę tak będę zahaczał o różne tematy. I chwilę o nich mówił. Ale tak od kilku dni obserwuję media społecznościowe. Mam teraz trochę, mam sporo czasu. Poza tym, że zrobię trening i tutaj ogarniam trochę mieszkanie przed oddaniem go właścicielce. Zjem oczywiście. To mam czas na troszkę tak śledzenie, to może jest za dużo powiedziane, ale mam media społecznościowe, mam Instagram, Facebook, mam YouTube, mam tam swoje profile i po prostu wyskakuje mi samo z siebie, wyskakują mi informacje, które dotyczą Rosji i Ukrainy. Jest tego po prostu mnóstwo. Na każdym kroku, wiecie co, na każdym kroku po prostu mnie to atakuje. I mi się wydaje, że atakuje to też i was. Ja już nie mam telewizji od przynajmniej 15 lat. Nie mam telewizji, nie oglądam, nie słucham telewizji. Nie widzę sensu. Nie jest to dla mnie źródło informacji wiarygodnych, a jeżeli chcę obejrzeć film, to oczywiście chcę go sobie obejrzeć bez reklam. I to wyszukam sobie, po prostu mam internet, wyszukam sobie jakikolwiek film potrzebuję. Nie potrzebuję do tego telewizji, nie potrzebuję telewizji do niczego. A to jak wyskakują mi różnego rodzaju informacje, to jest po prostu to ja czuję się, jakbym po prostu był ze wszystkich stron atakowany dezinformacją. Tutaj dochodzą mnie słuchy, że jakoś blokowane są strony internetowe, które wiecie, to bardzo mocno przypomina, bardzo mocno, ta sytuacja tutaj teraz z Rosją i Ukrainą bardzo mocno przypomina pseudopandemię, tak? I rządy zaczęły już blokować strony internetowe i blokować informacje, które są
które nie są zgodne z tym, co te rządy same udostępniają, które nie są zgodne z ogólno udostępnianymi informacjami przez telewizję i media. Wszystko jest blokowane, wszystko jest uznawane za fake i dezinformacja. Ludzie, wy powinniście sobie uświadomić, czym jest propaganda. Ja, wiecie, nie przeżyłem II wojny światowej, ale trochę na ten temat poczytałem i trochę na ten temat usłyszałem i, że tak powiem, szukam informacji do tej pory. Takie rzeczy mnie interesują. Wy zdajecie sobie sprawę, czym jest propaganda? Że w propagandzie do propagandy wykorzystywane są teraz, w tej chwili media, główne media, teraz głównym medium jest internet i wszelkie portale społecznościowe typu na przykład YouTube, Facebook, a popularne telewizje i wszelkiego tego typu informacje, które się wam do was dostają, to jest po prostu propaganda. Zdajecie sobie z tego sprawę. Ja otwieram po prostu buzię ze zdziwienia i szeroko otwieram oczy na to. Wiecie, jak ludzie zaczęli wierzyć w pseudopandemię, to ja byłem w szoku. Po prostu otworzyły mi się oczy i ja wiem, że 70% społeczeństwa to są ludzie, którymi jest łatwo kierować. Jest podatni na reklamy, podatni na propagandy, podatni na kierowanie nimi przez media. Ja o tym wiem, ale teraz zostało to po prostu pokazane w ewidentny sposób. To teraz po prostu widać i to jest, tego się możemy bać, bo bójmy się czegoś, czego nie ma, czego nas nie dotyczy, co nas nie dotyka. Ale bójmy się tego, po prostu, co się naprawdę dzieje. Już pseudopandemia pokazała nam, mi i nie tylko mi, bo pokazała wszystkim tym, którzy mają za zadanie tym społeczeństwem kierować i mają za zadanie mówić społeczeństwu, co ma myśleć i jak się ma zachowywać. Pandemia pokazała to, że to jest bardzo proste. Ludzie wierzą po prostu telewizji i wszelkiego rodzaju informacjom z sieci, tak jak wcześniej wierzyły gazetom, radiu i tej jeszcze telewizji o wiele mniej rozwiniętej. Ciężko mi w ogóle zrozumieć, dlaczego ludzie wierzą w takie rzeczy, dlaczego nie mają ochoty się kształcić i rozwijać. Wiecie co? Ja mam kilku znajomych, których uważałem za autorytety. Dlatego, że mam jakby szacunek do, pomimo wszystko, mam szacunek do ludzi, którzy chcą się kształcić w publicznych szkołach, średnich, wysokich i
tak dalej. Ale jeżeli człowiek zrobi sobie papier, a potem nic za tym nie idzie, nie idzie poszukiwanie wiedzy, i taki człowiek po prostu zachowuje się jak baran, jak owca w stadzie. Powtarza tempo to, co mu podsuną media, bez zastanowienia, bez wyszukania informacji konkretnych, dodatkowych, bez czerpania z różnych źródeł, wyciąga wnioski na podstawie tego, co widzi w telewizji. To jest po prostu, to jest straszne. Tego się możemy bać, jak społeczeństwo jest po prostu głupie. Tego się możemy bać, kurwa, nie tego, czego nie ma i nie tego, co nam pokazują, że niby jest. Słuchajcie, jest mnóstwo różnego rodzaju dezinformacyjnych informacji, jest mnóstwo propagandy w tym, co widzicie i w tym, co wam pokazują. Wyobraźcie sobie, że te media mają swoich właścicieli. Wszystkie media, YouTube, Facebook, telewizja, radio, te media mają swoich właścicieli, którzy mają wpływ na to, co się w tych mediach pokazuje i mówi, a czego się nie mówi. Zdajcie sobie z tego sprawę. I nie wierzcie ślepo we wszystko to, co widzicie w telewizji. To teraz po prostu... Ciężko jest mi uwierzyć w to, co się dzieje z ludźmi. Nie w to, co się dzieje na świecie. Wyobraźcie sobie, ja swojego zdania nie mam teraz, w tej chwili na to. Dlatego, że mam za mało informacji, za mało mam wiarygodnych informacji i naprawdę ciężko mi też powiedzieć, które są wiarygodne, a które nie są wiarygodne. Za mało mam informacji, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski albo podejmować jakiekolwiek działanie. No, mam za mało, pomimo to, że jeżeli chodzi o pseudopandemię, to jeszcze, że tak powiem, mogłem szukać informacji w różnych źródłach. I po jakimś czasie, po około roku, wyrobiłem sobie swoje zdanie na ten temat. A teraz... Teraz to jest kilka dni, może tydzień, i ja nie jestem w stanie wyrobić sobie zdania na temat tego, co się teraz dzieje. Wy już tak? Wy już to wiecie, jesteście wszystkiego pewni tego, co wam pokazują i jakie informacje przekazują. Tak, te same media, które was informowały o pseudopandemii, i one będą was dalej o tym informować. Wyobraźcie sobie, że... To jest straszne, jacy ludzie są głupi, jak ludzie są podatni na manipulacje. Ja po prostu teraz... Wcześniej tego nie było widać aż tak w ten sposób, chociaż wiecie co, ja to tak po prostu obserwuję, jestem obserwatorem ogólnie życia. I obserwowałem na przykład Facebook, Instagram i inne media społecznościowe i tak obserwowałem posty, które ludzie udostępniają i czym się interesują i co jest najbardziej popularne. I powiedzmy sobie, utożsamiałem się z pewnym badaniem, które stwierdza, tak jak już mówiłem, że 70% społeczeństwa to są ludzie po prostu podatni na manipulacje, reklamy i tak dalej. Ale teraz to, co się dzieje, ludzie podejmują decyzje na podstawie tego, co im się wydaje. Wydaje mi się. Albo raczej, nie wydaje mi się, tylko
Dziwię się temu, jak nagle wszyscy są zaangażowani w jakąś pomoc. Nie mają pojęcia dla kogo i dlaczego. Natomiast do tej pory ludzie byli ślepi i głusi na prośby o pomoc rodaków. Ludzi, którzy żyli obok nich, obok nas. Jest mnóstwo ludzi, którzy w Polsce żyją w skrajnej biedzie. W bardzo złych warunkach. Jest mnóstwo matek z dziećmi, jest mnóstwo bezdomnych ludzi, jest mnóstwo rozbijanych ludzi, rozbijanych rodzin z dziećmi. Rozbijane są dlatego, że nie mają po prostu pieniędzy na życie. Uświadomcie sobie, że taki upadek ekonomiczny to nie jest coś niezwykłego, tylko to się dzieje na całym świecie, we wszystkich państwach i dotyka to nie tylko głupich ludzi, mało inteligentnych czy nie umiejących radzić sobie w życiu, tylko dotyka to i dotknąć to może każdego, upadek ekonomiczny. Wy byliście ślepi i głusi na całą tą prośbę o pomoc ludzi bezdomnych i chorych. Teraz nagle wy się angażujecie w nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie. Nie macie żadnych informacji. Nie macie żadnych konkretnych, sprawdzonych, wiarygodnych informacji. Nie możecie tego zobaczyć i dotknąć, aby sobie zweryfikować. Natomiast jak to jest możliwe, że kiedy coś się staje tak medialne i popularne, jak to, co się dzieje teraz, nagle się wam otwierają serca na pomoc? A co z rodakami mieszkającymi w Polsce? Pod waszym nosem mieszkającymi, ubogimi, biednymi, starymi ludźmi, którzy już sobie nie radzą ze swoim życiem. Kto im pomoże? Nagle znajdujecie tyle lokum, mieszkań i wszystkiego, żeby przyjąć nie wiadomo kogo z nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego, a ci wszyscy bezdomni i chorzy, wasi rodacy, którzy was prosili o pomoc, zostają bez pomocy. Bez jakiejkolwiek pomocy. Zostają pozostawieni sami sobie. Matki z dziećmi, osoby starsze, bezdomne, ubogie i tak dalej. Wy nagle macie pomoc dla innych? Jak to możliwe, że po prostu jesteście tak wielkimi hipokrytami, kiedy możecie się zareklamować w mediach, że jak wy to pięknie chcecie wszystkim pomagać, nagle, kiedy sytuacja, kiedy to jest po prostu medialne, popularne i fajne, to wy wyskakujecie z tą swoją pomocą i zdobywacie szeregi fanów. Czy o co wam chodzi? Byliście ślepi, kiedy po prostu ludzie bezdomni chodzi, prosili o pomoc? Jesteście ślepi i głusi, teraz nagle macie po prostu tyle wszystkiego, żeby pomagać, a wcześniej tego nie mieliście, bo to nie było popularne, medialne, nie mogliście się pokazać w internetach. No po prostu, słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko pomaganiu komukolwiek, jeżeli jakaś rodzina traci dach nad głową, to należy jej pomóc. Jeżeli rodzina ucieka przed wojną, należy jej pomóc. Należy to weryfikować, co to są za ludzie. A wy to weryfikujecie na podstawie tego, co wam pokażą media?
nie mając absolutnie żadnej wiedzy, komu pomagacie i dlaczego? Pomagacie? To jest też takie słowo, które jakby gryzie w język, bo nie pomagacie. Ja nie wiem, co wy robicie, to pokaże po prostu historia i to wyjdzie z czasem. Chcę to po prostu poczekać, dlatego że ja nie sądzę, że wy pomagacie komukolwiek. Wam się tak wydaje i jest to popularne i wy chętnie się ogłaszacie w internetach, ale to jest tak głupie, że pojęcie ludzkie przechodzi. Tego konsekwencje będziecie odczuwali latami i jak to moja babka mówiła, będziecie sobie w brodę pluć, jak jesteście głupi. I obudzicie się za rok, za dwa, za trzy, za pięć z rękami w nocnikach, kiedy wam i waszym rodakom będzie się działa krzywda, którą wy teraz powodujecie. Sobie nie zdajecie sprawy z konsekwencji tego, co robicie. Ja nie wiem, jak to prościej powiedzieć. Zacznijcie szukać wiedzy. Zacznijcie się uczyć. Nie podejmujcie decyzji na podstawie tego, co się wam wydaje. Bo to jest złe. A jak ja patrzę teraz po tych moich znajomych, to 90% po prostu łyka wszystko. Jak pelikany. Ja wiem, jak to inaczej powiedzieć. Wierzycie we wszystko co wam przekazują media. A to jest dezinformacja i propaganda. Wszystkie media, które wam będą chciały napisać, powiedzieć prawdę, będą przez rząd blokowane, bo to daleko, daleko by szukać, albo to można by było na ten temat naprawdę wygłosić długi referat. Historia jest kształtowana, wszystko jest kształtowane przez rządzących mediami. Wasza rzeczywistość jest kształtowana przez tych, którzy rządzą mediami. Wszystko jest kształtowane. I ci, którzy mają w rękach media, mówią wam, co macie robić, jak macie myśleć i jak się macie zachowywać. Wy sobie zacznijcie zdawać z tego sprawę, że historia nie wygląda tak, jak się wam wydaje, tak jak was tego uczą. Ej, religia to nie jest to, co wam się wydaje, tak jak wam to wmawiają. Kościół nie wygląda tak, jak wam się wydaje. Po prostu żyjecie w tych swoich małych bańkach, szklanych matrixach i nie macie pojęcia o tym, jak wygląda wasza rzeczywistość. Nie macie pojęcia o świecie, który was otacza. Zielonego. Jak tak się patrzę na tych ludzi, co wyprawiają na YouTubach i Facebookach, to po prostu nie macie pojęcia o rzeczywistości. Podejmujecie decyzje i zachowujecie się na podstawie tego, co wam się wydaje i co wam przekazują media. A do medii się dostaje jedynie to, co ma się dostać i jest wam pokazywane. Jedynie to, co macie widzieć i w ten sposób jest kreowana wasza rzeczywistość. Zwróćcie uwagę na wszystkich tych biednych, chorych i bezdomnych, którzy są wkoło was. Wiecie, cudze chwalicie, swojego nie znacie. To się może naprawdę tyczyć także i tej sytuacji. Pomóżcie najpierw tym, którzy są wkoło was. A jeżeli będziecie mieli środki na to, aby pomagać też ludziom nie wiadomo skąd, to róbcie, ale wyobraźcie sobie, że
że nawet od tego pomagania to nie powinniście być wy, dlatego że no, następny temat. Miliardy złotych, dolarów, euro, miliardy pieniędzy wkradnie się z budżetów państw i nabija kapsy, nabija się portfele rządzącym tym światem. Od pomocy są nasze rządy. No, tylko że tutaj im nie chodzi o dobro ludzkości, rządom państw i krajów. Nie chodzi o dobro człowieka. My nie mamy mieć się dobrze, nie mamy być zdrowi i żyć na poziomie, mieć technologię, która na to pozwoli. Dlatego, że im nie o to chodzi, żebyśmy żyli dobrze. Ej, mamy zapierdalać za miskę ryżu. Mamy zapierdalać za miskę ryżu i być... zależnymi od pomocy państwa, a pomoc ta będzie po prostu, oni nas upodlą, oni nas po prostu sprowadzą na dno. Na dnie będziemy i wtedy pojawi się rycerz na białym koniu i nam poda rękę, kurwa, ale najpierw nas sprowadzi na dno, żebyśmy potem byli wdzięczni, że nam, kurwa, tą miskę ryżu dadzą, ale żeby dostać tą miskę ryżu, to ty będziesz musiał, czy musiała najpierw spełnić to, co oni od ciebie będą chcieli, czyli na przykład wziąć strzykawkę, kurwa, i tak dalej, i tego będzie coraz więcej. Potem bez chipu nigdzie się nie dostaniesz i nic nie załatwisz, teraz bez strzykawki. COVID się nie skończył, a pseudopandemia się nie skończyła. Po prostu są już wdrożone mechanizmy i ludzie zostali przyzwyczajeni do tego, że robią wszystko to, co rządzący chcą. Jednostki zostaną... jednostki, które się temu przeciwstawiają, zostaną... usunięte. I nie tylko z internetów. I zostaną niewolnicy. Zostaną niewolnicy systemu, którymi będzie można łatwo kierować i wykorzystywać ich do pracy nad dobrem naszych, waszych planów. Tyle. W głowie się nie mieści to, jak ludzie dają sobą manipulować. Po prostu się nie mieści w głowie. To, jacy ludzie są podatni na wszelkiego rodzaju fejki, na dezinformacje. To, jak ludźmi kierują media, radio, telewizja, wszystko to, co jest nam przekazywane, to po prostu powinniśmy się zastanowić, zanim podejmujemy jakąkolwiek decyzję, nawet i taką, co mamy sobie o tym myśleć. Powinniśmy się zastanowić, w spokoju poszukać informacji z różnych źródeł, wiarygodnych, troszkę wykorzystać doświadczenie, które mamy przecież z historii II wojny światowej, jak wyglądała propaganda. Ktoś o tym pamięta? Ktoś o tym mówi? Ktoś o tym w ogóle myśli, jak wyglądała propaganda podczas II wojny światowej? Macie jakiekolwiek wyobrażenie albo wyobrażenie, informacje, jak wyglądała propaganda?
co myśleli Polacy, co myśleli Niemcy podczas II wojny światowej, jakie im przekazywano informacje, w jaki sposób. Jesteście tego świadomi, że teraz to wygląda bardzo podobnie? Wyróbcie sobie swoje własne zdanie na podstawie rzetelnych informacji z wielu źródeł. Wyróbcie sobie to zdanie na wszystko, co potrzebujecie w swoim życiu wiedzieć, na tematy, które was interesują. Szukajcie informacji i uczcie się z wielu źródeł, bo radio, telewizja i media społecznościowe wam tego nie dadzą. Nie dadzą wam tego. Po prostu nie dadzą wam rzetelnych informacji. A teraz, w tej chwili, kiedy zamknie się wszystkie strony internetowe i zamknie się działalność ludzi, którzy nie myślą tak jak politycy sobie chcą i rządy światowe sobie tego chcą. Kiedy to wszystko się zamknie, będziecie mieli dostęp jedynie do tego, czego i co będą wam chcieli pokazać. Już nawet alternatywnych źródeł nie będziecie mieli, abyście mogli wyrobić sobie jakiekolwiek zdanie na cokolwiek. Po prostu najpierw pomyśl, potem zrób. To jest bardzo proste, a tak trudne dla wielu. W głowie mi się to nie mieści, jak po prostu ludzie teraz się zachowują. Po prostu jak stada ogłupiałych baranów. I to kurwa ludzie, którzy są gdzieś tam w jakiś sposób wykształceni. No, to jest tragedia po prostu. To świadczy o poziomie kształcenia i to świadczy o tych ludziach, którzy spędzili lata na nie wiadomo czym. Zrobili sobie papier, a potem nic. Życie w Matrixie. Kurwa, w szklanej kuli. I tyle. Potraktuję to trochę jako taki jaki taki filmik, w którym powiedziałem to, co mam wam do powiedzenia. I mam nadzieję, że otworzycie oczy i zaczniecie słuchać i słyszeć, patrzeć i widzieć. I zastanawiać się nad tym, czy to jest rzeczywiście tak, a może nie. I zdajcie sobie sprawę, że podjęcie jakiejkolwiek decyzji wymaga zastanowienia. Podejmujcie decyzję na podstawie czegoś konkretnego, nie tego, co się wam wydaje i tego, co wam podają media społecznościowe. Zacznijcie myśleć, bo z tym światem nie dzieje się nic dobrego. I zdajcie sobie z tego sprawę, że wszyscy, którzy alternatywnie myślą, wszyscy, którzy mają informacje konkretne i prawdziwe, zostaną już niedługo usunięci z internetów i dostępu do nich nie będziecie mieli. Jeszcze teraz w tej chwili można posłuchać i poczytać i internet, że tak powiem, jest skarbnicą wiedzy prawie na każdy temat. Ale już niedługo to potrwa. Dlatego, że rządy przejmują władzę także nad internetem. I nie będziecie mieli dostępu do wiedzy. Będziecie mieli dostęp jedynie do tego, co wam będą chcieli powiedzieć, przekazać, co wam będą chcieli dać.
a że rządzą jakimkolwiek. Nie zależy, aby ludzie byli, żyli na dobrym poziomie i byli inteligentni. Zależy im na tym, aby byli zależni od rządów i głupi i chętnie robiący to, co się do nich, to, co się od nich oczekuje. To po prostu te informacje będą nam przekazywane takie, jakie będą chcieli, abyśmy widzieli, znali. Wykorzystujcie jeszcze moment, gdzie w internecie jest choćby odrobina wolności, bo już to nie jest wolność, ani wolność słowa, ani wolność jakakolwiek. I ściągajcie materiały, uczcie się, słuchajcie, czytajcie. I dochodzi godzina 7. Idę do sklepu zrobić zakupy, między innymi jedzenia dla psa. A potem jadę do pobliskiej miejscowości. Muszę załatwić jeszcze sprawy. No, a jutro... Jutro już ubieram plecak i idę w drogę. Będę miał czas, aby przemyśleć mnóstwo spraw. Mnóstwo. Oczywiście będę z wami w kontakcie. Na tyle, na ile starczy mi baterii i internetu. Będziemy w kontakcie, będę udostępniał zdjęcia z wędrówki. I dobra, może to tyle, tym zakończę ten filmik. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.